Team Beam. Dobra energia dla każdego sportu. Michał Cichy, MMA.pl, ze mną Adrian Cios. Adrianie, no, Oświecinski powiedział, że jedyny cios, jaki ci zada, to będzie na ważeniu, o który zadasz, będzie na ważeniu, no i tak było chyba. No i no, nie pomylił się, udało mi się chociaż raz. Z czego ty się tak cieszyłeś, powiedz mi, po walce? Ja? Wiesz co, kurde, uświadomiłem sobie, że słuchaj, walczyłem z gościem, który naprawdę no gdzieś tam ze sportem miał dużo wspólnego kiedyś, wiesz, lata trenował judo, gościem, który wiesz, waży kurwa 30 kilo więcej prawie, gościem, który walczył w KSW i wyszedłem do niego, wiesz, byłem w pełni, słuchaj, ja nie mogłem zrobić więcej, byłem w 100% przygotowany i psychicznie, szczerze, super fizycznie, po prostu ta przewaga warunków, no, no tym razem była po jego stronie, no i tak jest życie, wiesz. Gdybym mu zrobił coś więcej, nic bym nie zrobił, wiesz, kopnął mnie, trafił gdzieś w kolano, no tak mu się udało, wiesz, mocno, ja się ugiąłem, więc zostało mi zaryzykować, no i wiesz, no silniejszy, no takie jest życie, wiesz, dobra, to był sygnał dla mnie, znak, że mam po prostu już wrócić, znaczy mam wejść do 7-7, tam gdzie jest moja kategoria i tam chłopaczku wracać nogi i ręce i tyle. Ty czułeś bardzo mocno tą przewagę siłową? Widziałeś, jak on tobą rzucał tam? Bardzo, bardzo czułem tą przewagę. W pewnym momencie mówię tak. Wiesz, trzyma mnie, chce wstawać. Mówię, ja... Wiesz, ja miałem siłę, ale on miał jej więcej. Po prostu nie byłem w stanie tam, wiesz, dostałem parę bomb. Mówię, wiesz, wytrzymam to, może to przetrzymam. Ale w pewnym momencie mi gdzieś tam, wiesz, trafił w tył głowy lekko, wiesz, przychwiało. Mówię, próbuję, wiesz, potem mi gdzieś rękę podhaczył, ja upadłem. Dobrze mi się tam trafił, wiesz, i sędzia po prostu wszedł, no widocznie uznał, że no nie wydrę się już z tego. No i tyle, no. Tak, to walka, no słuchaj, to jest ciężki chłop, no dajcie mi tych dzieciaków 7-7, bym im ręce i nogi wyrywał. No Greg cię wyzwał do walki chyba. Oczywiście, tylko 7-7, nic więcej. 7-7 kategoria, chcą, niech chudną, zrzucają. Czemu ja mam walczyć ciągle z ciężkimi chłopami? A z kim będziesz chciał? Jakbyś miał sobie wybrać, to będzie ten Filipek, tak jak gadaliśmy na poważeniu? Słuchaj, no Filipek i każdy z kategorii 7-7, no ale generalnie na celowniku mam Filipka w pierwszej kolejności. A nie wiem, czy widziałeś, bo tu Koro jest, a z Korem chyba też masz zatargi, jest tutaj. Kurde, wiesz, co jest dla mnie neutralne, wiem, żebym z nim wygrał. Uważam, że to jest po prostu, wiesz, dziewczyna Filipka i tyle. Koro jest dziewczyną Filipka, tak? Uważam, że coś ich łączy, ponieważ Filipek bardzo mnie podrywał. Jak Filipek mnie podrywał, to Koro był zazdrosny. I tak zrozumiałem, że wydaje mi się, że coś ich może łączyć we dwóch. I mówisz, że robisz go bez problemu, tak? Tak, nie, no pełne MMA jest, wiesz, i no, kurde, naprawdę, to... Wiesz, oni wszyscy nie zdają sobie sprawy z moich możliwości, z mojej siły. Słuchaj, chodzi z tym, że ja do Filipka niby coś mam, stary. No, po pierwsze, jedyne, co nas łączy, to twój tyłek. Ale mówię, że jesteś jego dziewczyną. Ja jestem jego dziewczyną. Tak, Filipka, ale zobacz, stary, widziałeś, jak cię Oświęciński dosiadł? Byku, jakby cię... Czy od jesteś dziewczyną? Ale nie, ja ci powiem jedną rzecz. Ty powiedziałeś tak, jedyne, co nas łączy, to twój tyłek, więc no chyba coś jednak was łączy. No, nie jesteś z tego aż tak zadowolony, że twój tyłek nas łączy? Absolut, czyli jednak wolicie chłopców. Dobra, posłuchaj, ja powiem ci tak jedną rzecz, tak obiektywnie. 7-7, ty tak właśnie, samo, ale poczekaj, dokończę. Szczerze, powiem szczerze, stary. No, no według mnie walka była, naprawdę było wyrównanie, tylko potem się zaczęła pierwsza runda, nie? Bo faktycznie on tak bił, że już było minimalnie, żebyś cios w tył głowy dostał, wiesz, i znowu mógł wygrać, nie? Nie, powiem ci jedną rzecz. Fakt, był silniejszy, cięższy ode mnie, większy i miał lepsze warunki fizyczne. Ja w tej walce nie mogłem zrobić nic więcej, ale jakbym jeszcze walczył z tobą, to ja bym, wiesz co ja bym zrobił? Złożył klatkę w 4 i po niej chyba skakał. A wiesz dlaczego? Jesteś w mojej wadze. Ja takich chłopaczków jak ty, to wyrzucam z oktagonu. Oni, jak ja bym miał z tobą walczyć, to oni musieli klatkę zrobić z 5 metrów do góry. Serio, jak ciebie wyrzucali z klatki schodowej, o czym ty pi***sz? Mnie nie wyrzucali. No raz się to sam spadłem ze schodów, tak się zdarzyło. Ale ci... Powiem ci tak szczerze. Ale tak obiektywnie. Obiektywnie, chcę ci coś powiedzieć. Stary, ja każdego w 7-7 oprócz Ferrariego w boksie. Więc jego kopię tym bardziej mogę. Nie, to ja ci powiem tak. Ja w 7-7, jeżeli ty, ile ty ważysz teraz? Słuchaj, teraz nie wiem, teraz pewnie z 8 dych ale to dobra, no to się, okej. Okay. Powiem ci tak, dobra. W 7-7... Dobra, zróbmy 7-7. W 7-7 robię z ciebie precla i go daję komuś do zjedzenia. Ty nie masz żadnych szans w 7-7. I to jest no offense. Ja sportowo mówię... Ale wierzyłem cię na w pierwszej rundzie. Ty nigdy w życiu. Stary, to zróbmy tak, jak mnie... Jedyne, co masz lepsze, to brodę. Wiem, ej. Miło mi. Patrz, mówiłem, że kurwa coś oni mają z tym Filipkiem do mnie. Musimy się jakoś dobrać do ciebie. Dobra, czyli robimy tak, że ja walczę z tobą, a wygrany walczy z Filipkiem, a przegrany dobra, nagrywa z nim płytę. Dobra, ty nie, to zrób... Jeszcze raz. Przegrany nagrywa płytę z Filipkiem. Przegrany nagrywa płytę z Filipkiem? A wygrany bierze Filipka? Jak przegrany nagrywa płytę z Filipkiem, mogę się podłożyć, bo bym nagrał, bo akurat chciałem coś z muzyką podziałać. Dobra, a tak szczerze, Koro, ci powiem, jeżeli mówisz, że najebałeś w pierwszej rundzie, tak? Tak. No to dobra, ja daję 5 dych, ty dajesz 5 dych do depozytu, jeżeli w pierwszej rundzie. Dobrze, ale ja ci nie zbiję piony. Dlaczego?
Czy nic nie zrobiłem ci długo by wymieniać. Tak? No to nie. Może lepiej. Słuchaj, ja daję 5 dych. To bez przybicia nie, będzie, tak? Ty daj, no nie, akurat zakład ja muszę przybić, więc jak nie przybijesz, to się zachować jak Juzia frajersko, że on się założył na 100 koła i go nie wypłacił. Dobrze, okej, dobra, to przybijemy to żółwikiem. Dobra. O 5 dych. Ja daję 5 dych, ty dajesz 5 dych. Dobrze, jeżeli dobrze, ty wygrasz, dobrze, i to było oficjalne. Tak, jeżeli ty wygrasz w pierwszej rundzie, zgarniesz 100. Jeżeli dobrze. Nie wygrasz w pierwszej rundzie, no to ja zgarnię. Dobrze, dobrze, zajebiście, dobra. Mamy to. Tylko Czarek, bukuj wakacje, stąd już, bo wygrałem. Do Choroszczy wracasz, czy co? Nie, nie, ja dopiero walka, nie po tej walce, tylko po następnej, nie. Nie po tej. Ale masz następną walkę już dograną? Kiedy wiesz co, robimy? Mam wpój walk, ale mogę to przesunąć dla ciebie, wyjątek zrobić. A wizytę w Choroszczy, menadżer może przesunie. Powie, że jestem na lekach, więc powinno być okej. Okay. Dobrze, dobrze, no to w takim razie robimy, ja stary mówię ci, myślę, że nawet pierwsze półtora minuty wystarczy. O 100 koła? Że nie, no to ten zakład, co mieliśmy, jest aktualny i dobra, tyle. Nie ma problemu. Czarek, wypłata. Jazda z nim, fajnie, dzięki byku. Ale to chcesz gdzieś nie. To robić na sparingu, czy po prostu na gal? Nie, dogadajmy się na walkę, czego? Ja też chcę zarabiać kasę, jak człowiek u was sparować. Czyli jebać Filipka. Co? A Filip... No jak Filipka, tylko ty możesz, bo ja się nie naszą relację. To akurat prawda, no. Dobra, byku, dograne, no dograne, co dobrze, ci powiem, dograne. Wiesz, normalnie, zakładnik. Tak, tak, dobre. Wszystko to, co mówiliśmy, jest aktualne. Jak dobrze. Leciał. I mi wisi już 95, bo mu piątkę na kolację za nią dałem. Przysięgam na moje umiejętności bokserskie, że robimy to. No jeżeli dojdzie do tej walki, to ten zakład jest aktualny. No, ja akurat całkiem nieźle wchodzę do tego oktagonu i sobie radzę. No, dzisiaj spoko było w miarę. No widzisz, dobra. Yo. Mam to. Miałeś szatnię z kaczorem BRS, czy nie? Nie, nie miałem z kaczorem, ale kurde, kaczor już tutaj dużo dmuchał, więc ja wiedziałem, że tak może się skończyć. Podobno browarka na szybko schowany zrobił. No, już nie ta głowa widać, wiesz. Może dużo nie wypił, ale... Dobra, powiem ci, że... Koro już zniszczył mój plan w ogóle na tą rozmowę, więc możemy zakończyć. Dzięki, Michał. Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu.